Husaria potrafiła rozgromić kilkukrotnie liczniejszych wrogów, nie jest to żadną tajemnicą. Jednak w 1660 roku polscy husarzy dokonali czegoś, co wprawiło w zdumienie cały świat. Choć bitwa pod Kutyszczami uchodzi za nieco zapomniane starcie, to była bodajże najbardziej spektakularnym zwycięzcem w całej historii tej formacji. Do starcia doszło latem 1660 roku, zaraz po podpisaniu pokoju w Oliwie, który kończył potop szwedzki. Nierozwiązaną kwestią pozostawała przynależność Kresów Wschodnich podczas walk z Moskalami doszło do pościgu. 140 polskich huzarów ruszyło w pogoń zaliczącą 3,5 tysiąca armią przeciwnika, która miała przewagę 1 do 25. Pułk rosyjskiej jazdy i kozacka piechota zostały całkowicie rozbita, a Polacy odnieśli minimalne straty. Jeden husarz został ranny w kolano.